Chcemy, aby zapłonęło za chwilę światło, które rozświetli wnętrze tej bazyliki. Płonie przed nami Pascha, znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Od niego odpaliłem światło, które teraz w takiej sztafecie wiary przekażemy sobie nawzajem. Chcemy, aby ta kalwaryjska noc uwielbienia była rzeczywiście nocą uwielbienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego wierzymy, którego kochamy, za którym pragniemy podążać. To jest noc chwały. To jest ta noc, o której śpiewa się w Wigilię Paschalną. To jest noc dziękczynienia za zmartwychwstanie Pana, bo to On właśnie w nocy zmartwych powstał. Niech chwała tej nocy rozbrzmiewa naszym śpiewem, radością, ale też i milczeniem, i skupieniem, wyznaniem wiary w Chrystusa. Dlatego teraz przekazuję Wam to światło, abyśmy je zapalili i jak wszyscy już zapalą świece, które trzymacie w swoich rękach, odnowimy przymierze chrzcielne, wyznamy wiarę w Chrystusa. Stacji podam kolejność grup, którzy będą nieśli paschał.
pierwszej stacji według zgłoszeń przejmie paschał grupa z parafii świętego Grzegorza Kraków osiedle Ruszcza. Przy drugiej stacji parafia świętego Mikołaja z Maniów, koło niedaleko Kościenka. Przy trzeciej stacji przedstawiciele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski z Krakowa. Miłosierdziu Bóg nas.
Widziałam dziewczynę, stała i płakała, w ręku trzymała taniego papierosa. Słyszałam jej kłamstwa i przekleństwa ludzi. To ta mała szmata sprzedaje się wieczorem. Widziałam dziewczynę, krótka bluzka mini, mówiła, że musi, inaczej dziś nie można, wzrok pieszych ją hańbi. Przecież bez przesady, nie trzeba od razu lądować na ulicy. Alitaku, mówię ci dziewczynko, wstań. Ona nie umarła, lecz śpi. Jeszcze życie wyjdzie ci. Wszystko mi wolno, ale ja idzie. Naszych piosenek pod tytułem Karolina. Karolina to jest królowa.